Od pewnego czasu uwagę osób przejeżdżających Krajową 11 przez Ostrzeszów przykuwa pokaźnych rozmiarów billboard z wizerunkiem Szymona Chwalisza, malarza, grafika, ilustratora, twórcy słynnych woodstockowych gitar dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wielu artystycznych przedsięwzięć z pogranicza sztuk plastycznych, muzyki i sportu. Jak się okazuje, to element akcji Ostrzeszów Jestem Stąd, zainicjowanej przez władze samorządowe. Miasto zamierza się promować poprzez prezentowanie związanych z nim, a znanych także poza jego granicami postaci. Czyli my jesteśmy wdzięczni im, że oni chcą włączyć się w tą promocję naszego miasta, naszej gminy, dając swoją twarz, mówiąc, że to, co robię, też jest związane z tym, gdzie mieszkam, bo mamy się czym szczycić, chcemy zmienić tą formułę promocji, chcemy pokazać to, co moim zdaniem i zdaniem naszych pracowników mamy najcenniejsze, czyli właśnie naszych mieszkańców. Często na terenie całej Polski nasi mieszkańcy prowadzą swoją działalność, czy różne wystawy, koncerty organizują. Natomiast nie każdy ich bezpośrednio kojarzy z Ostrzeszowem. Pierwszy jest faktycznie pan Szymon Chwalisz. No myślę, że nieraz mogliśmy go również przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oglądać w telewizji. No ale to połączenie z naszym i jego rodzinnym miastem było do tej pory może nie aż takie duże, a myślę, że jego osiągnięcia już teraz, a mamy nadzieję, że w przyszłości jeszcze większe, będą też mogły pozytywnie wpływać na wizerunek naszej gminy. Bohater pierwszego billboardu od razu przyklasnął temu pomysłowi, uznając go za cenny i potrzebny. Uważam, że to są bardzo ważne kwestie, żeby chwalić się nie tylko tym, co mamy, w sensie jakichś atrakcji czy wydarzeń, ale też ludźmi, którzy tutaj mieszkają, czy też stąd pochodzą, a już nie mieszkają. Dla mnie nie jest to żadna forma nobilitacji, żebym wisiał na banerze wjeżdżając do miasta, bo umówmy się, gdybym miał w sobie tyle próżności, to po prostu wystartowałbym w wyborach i powiesił sobie baner gdziekolwiek, więc absolutnie nie jest to dla mnie żadna nagroda czy pomnik, raczej jestem tutaj w tym wszystkim narzędziem reklamowym. Myślę, że to jest bardzo fajna forma reklamy tutaj przy 11, dopóki jeszcze nie mamy tej trasy S11, dopóki jeszcze ta droga jest na tyle mocno uczęszczana, no to myślę, że to jest dobry pomysł, tak ogólnie rzecz ujmując. Już spotkałem się z jakimiś takimi historiami, że moi znajomi, którzy tutaj podążali 11, robili sobie zdjęcia z moim banerem, ale to znaczy z moim banerem, z miasta banerem, na którym ja się znalazłem. Myślę, że to zaprocentuje fajnie na przyszłość i że ja będę jakby tutaj osobą, która zapoczątkowała to, będąc na tym banerze, i będziemy na nim mieli różnych innych ciekawych ostrzeszowiaków, ostrzeszowian, którzy są ze sfery kulturalnej, artystycznej czy jakiejkolwiek innej, którą można się chwalić. Właśnie taki jest zamysł inicjatorów. W przyszłości na banerze bądź banerach, bo nie jest wykluczone, że będzie ich więcej, uwieczniane mają być kolejne osoby rozsławiające Ostrzeszów w Polsce i za granicą. Myślę, że tych postaci mamy naprawdę sporo. I tu nie chodzi tylko stricte o krąg kulturalny. Myślę, że mamy naprawdę wiele osób i z dziedzin sportu, i z nauki, które są związane z ziemią ostrzeszowską. Niektórzy nadal tu mieszkają, niektórzy po prostu pochodzą z naszej gminy i myślę, że systematycznie te billboardy będą się zmieniać. Na razie mamy jeden, być może kolejne też wykorzystamy. Tak, żeby ta kampania cały czas miała pewien efekt świeżości, żeby te nowe osoby się pojawiały, a z drugiej strony, żeby zachowała pewną kontynuację strategii. Jak nędzny malarzyna z Ostrzeszowa czuje się, przejeżdżając obok billboardu ze swoim wizerunkiem? Może to dziwnie zabrzmi, ja bym chciał też być dobrze zrozumiany. Mnie trochę nie ruszają już takie rzeczy, bo zdarzało mi się być gościem różnych programów śniadaniowych, telewizyjnych i tak dalej. I naprawdę już ja to robię po coś. To jest gdzieś zawsze to są naczynia powiązane. Wiadomo, że miasto reklamuje w jakiś sposób mnie, ja reklamuję miasto. Jest to bardzo, bardzo dobrze powiązane ze sobą. No, nie mam żadnych emocji tak naprawdę z tym związanych. Cieszyłem się, że po prostu to powstało i cieszę się, że w taki sposób mogę pomóc w jakiś tam sposób też miastu z tą reklamą. Jak wyjaśnia burmistrz, koszty całego przedsięwzięcia są niewielkie. Sam billboard jest własnością gminy, więc zapłacić trzeba było jedynie około 200 zł za druk i montaż plakatu.